Cześć, witam was wszystkich na nowej serii na kanale Młodych dla Wolności, w której to posłowie Konfederacji będą podsumowywać regularnie co miesiąc aktualne wydarzenia polityczne w Polsce. Dzisiaj mam ogromną przyjemność porozmawiać z panem posłem Arturem Dziamborem. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry wszystkim, którzy oglądają. I dziękuję ogromnie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Zawsze chętnie. Panie Arturze, wszyscy się cieszymy, że rok 2020 już minął. Zaczął się 2021, mija właśnie styczeń. I jak ten styczeń wygląda tutaj w Polsce? Jak to się zapowiada na ten nowy rok? No, wszyscy oczekiwaliśmy, że ten 2021 rok będzie lepszy od poprzedniego. Tymczasem początki niestety nie wskazują na to. To znaczy rząd po pierwsze nie schodzi z lockdownu, który narzucił. Wręcz jest to tak w tym momencie doprowadzone do jakiegoś takiego karykaturalnego wyglądu. To znaczy im więcej jest oporu i nacisków przedsiębiorców, opozycji, im więcej argumentów pojawiło się za tym, żeby już zakończyć ten lockdown, tym bardziej rząd brnie w to, żeby ten lockdown cały czas trwał, wymyślając coraz to kolejne ciekawe możliwości na troszkę poluzowanie, a jednak trochę wciśnięcie tego pasa, który jest na społeczeństwie niestety zaciśnięty. Bardzo źle to wygląda. My się dowiadujemy każdego dnia też, bo też trzeba to wiedzieć, że tych przedsiębiorstw, tych gałęzi przemysłu, które zostały przyblokowane przez ten narzucony przez Prawo i Sprawiedliwość lockdown, jest mnóstwo i my się każdego dnia dowiadujemy właściwie o nowych rzeczach, których wcześniej nie zwracaliśmy na to uwagi. Ja wielokrotnie w mediach mówiłem o takim łańcuszku, że jeżeli zamkniemy pub, to nie znaczy, że zamknęliśmy pub. Zamknęliśmy przy okazji możliwość zarobkowania osobom, które tam pracowały, ochronie, firmie sprzątającej, dostawcom, producentom, hurtownikom, tak? Więc jest cały łańcuszek firm, które tracą na tym, że zamknięte są puby, restauracje, hotele i tak dalej. I na to się w ogóle nie zwracało uwagi. Teraz jest tak, że te tak zwane PKD to są numery, które podaje się przy rejestracji firmy, numery, które są w ewidencji i pod każdym z tych numerów PKD istnieje inna działalność. Czyli jest na przykład PKD 93.8 i to jest coś tam, a 93.9 to jest coś innego. I każdy człowiek, który prowadzi własną działalność, podaje przy rejestrowaniu firmy, jaką działalnością będzie się zajmował. No i te numery PKD później, zgodnie z tarczą antykryzysową, uprawniają do tego, żeby ubiegać się o dofinansowanie czy zadośćuczynienie za to, że firma została zamknięta. Tymczasem te numery PKD, właśnie ta lista tych numerów PKD się ciągle poszerza i ciągle są wnioski o nowe, dalsze poszerzanie, ponieważ coraz to więcej firm właśnie traci na tym lockdownie. A rząd dokładnie odwrotnie. Kombinuje, co tu zrobić, żeby ten lockdown trwał. Ale jak to powiedział Sławomir Mentzen w Polsat News ostatnio, że na szczęście ten rząd jest tak nieudolny, że nawet nie potrafi porządnie zamknąć gospodarki. Mamy przecież akcję Otwieramy w całej Polsce. Tak. No mamy akcję Otwieramy. Ja dzisiaj jadę do Rumi, do jednej restauracji, która się otwiera. Wczoraj byłem w Sierakowicach, też w restauracji i na siłowni, która się otwiera, a właściwie nie otwiera, tylko ona nigdy nie była zamknięta. To była siłownia samoobsługowa. Na moich profilach są artykuły nawet, będę teraz wrzucał o tym, ponieważ tam były i media, żeby tę wizytę zrelacjonować, co jest... No wyobraźcie sobie państwo, gdzie my jesteśmy, gdzie ja na Twittera piszę, że uwaga, uwaga, jadę do restauracji. Ja jestem w tej restauracji, a tam przychodzą fotoreporterzy, wywiady są z tego powodu, że ja siedzę w restauracji. No doszliśmy do tak, jesteśmy w tak głębokich oparach absurdu, że naprawdę jest to, ale kto by pomyślał, że pojechanie do restauracji czy wejście na siłownię będzie buntem przeciwko uciskającej nas władzy. No naprawdę, właśnie. Ja myślę, że to nawet takie trochę w stylu Monty Pythona, to takie już to są opary absurdu. Ale no, nie tylko. Szkoły, jesteś młodym człowiekiem. Tak. W której klasie teraz jesteś? Druga liceum. Jeszcze, ale po gimnazjum jestem. Szczerze współczuję.
Całego serca współczuję, bo jesteś w tym roczniku, który jest chyba najbardziej dotknięty poza maturzystami tegorocznymi. To są te wasze dwa roczniki, które są najbardziej dotknięte tym, że właśnie przeżyliście strajk, przeżyliście, teraz przeżywacie lockdown. Duże jest prawdopodobieństwo, że w ogóle do szkoły nie wrócicie w tym roku szkolnym, bo idzie w tym kierunku, widzę ten scenariusz, który sobie ministerstwo rysuje. Nawet jeżeli wrócicie, to nie wiadomo na jak długo i na jakich warunkach. Ta nauka nie jest w ogóle nauką i to chyba jesteśmy w stanie wszyscy stwierdzić, że to online to jest udawanie. No ale oczywiście ministerstwo jest zadowolone, a jeszcze bardziej zadowolony jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który już dawno ma okres uczenia się za sobą i się za bardzo nie przejmuje. No niestety, niestety wygląda to bardzo, bardzo źle. I jak ja się pytam, dlaczego klasy 1-3 wróciły, a na przykład maturzyści i ósmoklasiści nie wrócili, to pani minister odpowiada, że no klasy 1-3 to są dzieciaczki, które mają problemy psychologiczne związane z tym, że siedzą w domu za dużo. To tymczasem wiadomo, że chodzi o to, żeby ludzie, którzy się nimi opiekują, czyli rodzice tych dzieci, żeby wrócili do pracy i żeby ZUS nie musiał wypłacać zasiłku opiekuńczego. Ale gdyby coś takiego pani minister powiedziała, to by się okazało, że cały ten lockdown jest do kosza wyrzucić i trzeba po prostu przeprosić i zejść ze sceny. No Prawo i Sprawiedliwość wytypowało sobie pewną ścieżkę i zgodnie z tą ścieżką idzie przez państwo, przez Polaków, idzie przez społeczeństwo taranem, to znaczy ma po swojej stronie służby mundurowe, ma też władzę decyzyjną, ustawodawczą i robi takie rzeczy. Tymczasem my pokazujemy, że oni nawet prawa nie potrafią dobrze wprowadzić, ponieważ rozporządzenia, które są, nie są prawem. I to pokazują kolejne sądy. Sąd w Opolu, sąd w Warszawie, sąd w Szczecinie. Sądy administracyjne, które odrzucają mandaty, które wystawia Sanepid. Także no, czekam na to, co będzie dalej. Oczywiście wspieram tyle, ile mam czasu i sił. Bałagan w gospodarce, bałagan w edukacji i nie tylko, a PiS w zasadzie, no wiadomo kto, Jarosław Kaczyński znowu wyciągnął asa z rękawa, czyli aborcję. I tym razem ten wyrok został już opublikowany, tak? Znaczy to prawo już weszło w życie. I tak, tak i ponownie to, wyszły... To jest opublikowane w tym momencie, mamy już nowe. Tak, i ponownie wyszły na ulicę masy osób i jak doskonale wiemy, to jest tylko i wyłącznie taka zasłona dymna pod to wszystko, co robi rząd PiSu. Tak, no i to jest obrzydliwe, że coś takiego, że taki temat jest używany właśnie jako temat zastępczy. I oczywiście media związane z Prawem i Sprawiedliwością będą ten temat grzały, ponieważ bardzo by chcieli, żeby właśnie to była dyskusja i o to był spór, bo wiedzą doskonale, że stoją na pozycji wygranej po części, w większości społeczeństwa tego, które przynajmniej w oczach swoich wyborców. Natomiast no, to nie jest temat główny i to nie jest najbardziej w tym momencie no, ten temat, którym powinniśmy się rzeczywiście zajmować. Powinniśmy zajmować się tylko i wyłącznie lockdownem i zarabianiem pieniędzy. Tym zarabianiem, które zostało zatrzymane, tym obrotem pieniężnym, który został zatrzymany. No jedna pani, która była teraz z branży weselnej na konferencji prasowej w Sejmie w czwartek, była, gościła z nami razem z naszymi posłami, były panie, które reprezentowały branżę weselną i ona opowiadała o tym, że dobrze, teraz na razie jest jeszcze tarcza finansowa. Warunkiem, żeby dostać pieniądze z tej tarczy finansowej jest to, żeby nie zwalniać ludzi, w związku z czym rząd się później chwali, że bezrobocie nie wzrosło. Nagle nie wzrosło dlatego, że właśnie postawili taki warunek, żeby nie wzrosło, bo inaczej nie będą wypłacać pieniędzy. Tymczasem później przyjdzie moment, kiedy będzie właśnie to rozluźnienie, kiedy będzie można już otworzyć te firmy i się nagle okaże, że taka gigantyczna ilość pracowników, jaka była na rynku w tych przedsiębiorstwach nie jest potrzebna, będą redukcje, będzie rosło bezrobocie skokowo i to pójdzie w setki tysięcy ludzi, jeżeli nie miliony. I wtedy zobaczymy, jaki rząd będzie mądry na temat tego, jak wyglądają ich statystyki, ponieważ oni, niektórzy z ich propagandystów bezczelnie, wybiórczo wykorzystują tylko dwie konkretne statystyki. Pierwsza to jest bezrobocie, co już wytłumaczyłem, że zostało całkowicie zmanipulowane, a drugie to jest eksport i produkcja, która z oczywistych względów, w związku z tym, że po prostu niczym innym nie można się zajmować, to w tym momencie to właśnie urosło, ponieważ wcześniej zajmowaliśmy się innymi gałęziami rynku się zajmowaliśmy, a zresztą w Polsce musiało to urosnąć, ponieważ my jesteśmy cały czas państwem taniej siły roboczej. No, Prawo i Sprawiedliwość zarżnęło gospodarkę, próbując stwierdzić, że to COVID zarżnął gospodarkę. No,
COVID gospodarki nie zarżną, tylko ten kretyński lockdown, który żadnego sensu nie ma, a partyjni propagandziści w telewizji zastanawiam się, czy oni naprawdę wierzą w tę swoją własną propagandę. Ale cóż, czy oprócz tego działo się coś jeszcze ważnego? No bo nie wiem. Myślę, że powinniśmy się tymi sprawami zajmować głównie, no bo powrót do szkół to jest jedna rzecz, tak. Powrót do funkcjonowania firm to jest druga. Trzecim tematem, którego nie poruszyliśmy, to jest ochrona zdrowia. Właśnie. To jest ochrona zdrowia, która no, październik, listopad, grudzień to są trzy najgorsze miesiące w historii Polski powojennej, jeżeli chodzi o śmiertelność. O tym, że taka śmiertelność się pojawi w pewnym momencie, my mówiliśmy, ja osobiście mówiłem w marcu, w kwietniu, nawet na mównicy sejmowej, że jeżeli będzie tak, że szpitale będą specjalnie zrobione jako jednoimienne covidowe, czy będą tworzone te oddziały, inni ludzie chorujący na inne rzeczy nie będą obsługiwani na czas, nie będzie dostępu do lekarza, ponieważ przychodnie będą zamknięte i będą prowadzone te teleporady i tak dalej, wszystkie te rozwiązania, które zostały podjęte. Mówiłem o tym ja, mówił o tym Grzegorz Braun, że to doprowadzi do tego, że będziemy mieli w pewnym momencie epidemię, ale ta epidemia nie będzie związana z koronawirusem, tylko ona będzie związana z ludźmi niezdiagnozowanymi, którzy umarli za wcześnie, bo mogliby pewnie jeszcze trochę pożyć i po prostu byliby standardowymi osobami, które ze względu na różne choroby w pewnym momencie umierają. Natomiast my mieliśmy zawsze tą statystykę mówiącą o tych 30 tysiącach średnio umierających miesięcznie, a no październik, listopad, grudzień doprowadził do tego, że mamy dodatkowe 70 tysięcy śmierci, z tego 25 tysięcy tylko to są covidowcy. Reszta to są ci ludzie właśnie, o których mówię, czyli to są ludzie, którzy mieli jakieś zawały, udary, raki i inne choroby, nie zostali zdiagnozowani na czas, nie dostali leków na czas, nie zostali, nie wiem, obsłużeni, uratowani, tak? I to jest klęska ochrony zdrowia, ale oczywiście to nie lekarze są winni, bo w ten sposób też idzie propaganda, idzie właśnie w tym kierunku, tylko politycy są winni. I wyjątkowo muszę powiedzieć, że nie politycy tylko Prawa i Sprawiedliwości, tylko wszyscy politycy, którzy doprowadzili do takiego systemu, robiąc wszystko, żeby właśnie tak to wyglądało przez ostatnie 20 lat. Czyli wszyscy ci, którzy siedzą w Sejmie, tak zwana przysłowiowa banda czworga, bo każdy z nich swoją cegiełkę do rządzenia dorzucił, oni pozwolili na to, żeby zawód lekarza został wydrenowany przez zagraniczne, zachodnie państwa, przez Niemcy, przez Wielką Brytanię. Bo przecież przypomnę, była w latach 2005-2007 taka fala lekarzy, którzy masowo uciekali z Polski. Takie żarty były, memy takie jeszcze w czasach, kiedy memów nie było, ale były żarty takie, że lekarz dostaje dyplom do lewej ręki, a w prawej ręce już trzymał bilet do Manchesteru. I myśmy się z tego wtedy śmiali, a teraz okazuje się po 15 latach, że już wtedy należało płakać. My wysyłaliśmy ostrzeżenia, mówiliśmy o tym, ale wtedy to my byliśmy partią, która miała 1%. Więc wiadomo było, że rządzący w ogóle nie zwracali uwagi na to, że my coś tam sobie gdzieś tam mówimy. No i teraz wyszło, po 15 latach wyszło, że mieliśmy oczywiście rację, tylko trzeba było, i to jest bardzo przykre, to jest smutne tak naprawdę, tak? To nie jest, ja nie jestem z tego zadowolony, że mieliśmy rację, bo my ostrzegaliśmy dlatego, żeby sytuację uratować, a nie dlatego, żeby po czasie wyszło i żebyśmy mogli powiedzieć, no a było słuchać, tak? No to nie na tym polega, tak? Polityka z wyobraźnią nie na tym polega, że się cieszy z tego, że jest źle. Ja jestem naprawdę zdruzgotany z tego powodu, że jest źle, ponieważ chciałbym, żeby było lepiej. Tymczasem nie widać dobrych rozwiązań, bo rząd nie chce słuchać opozycji ani trochę. Oni mają ustalone, że robią tak, jak chcą, kropka. A opozycja może ewentualnie siedzieć cicho i klaskać. Tak, no, a propos tych śmierci, o których pan wspominał, to stąd też zawiadomienie Janusza Korwin-Mikkego na członków rządu do prokuratury. Tak, ale też jest... Zobaczymy, jak się z tego wyciągną, no bo jeżeli chodzi o kwestię winy, to w Polsce nie ma takiego systemu, który pozwoliłby na to, żeby obarczyć jakąś konkretną winą i odpowiedzialnością polityka za jego złe decyzje. I to jest bardzo tak naprawdę duży błąd w polskiej polityce, bo my mamy tylko Trybunał Stanu, ale Trybunał Stanu, który jest całkowicie fikcyjnym sądem, a w rzeczywistości nie mamy żadnej odpowiedzialności politycznej żadnego polityka. I to, że nie mamy żadnej odpowiedzialności politycznej, niestety sprawia, że właśnie oni czują się całkowicie bezkarni i potrafią się nam bezczelnie śmiać w twarz, ponieważ to oni stanowią władzę i to oni robią, co chcą i nigdy nie zostaną za to rozliczeni i doskonale o tym wiedzą. Więc jedyną konsekwencją, jaką mogą ponieść, to są przegrane wybory i odejście na śmietnik historii politycznej. No, ale miejmy nadzieję, są światełka w tunelu, góralskie weto, bałtyckie weto, weto w zasadzie w całej Polsce, ludzie się otwierają, swoje biznesy, zlikwidowane godziny dla seniorów, tak. Myślę, że to jest plus.
No cóż, myślę, że już więcej, myślę, że wszystko omówiliśmy w tym miesiącu. Styczeń taki zawalony tymi wydarzeniami za bardzo nie był. Kilka było, ale ważnych, więc można było to krótko i treściwie opisać. No cóż, to ja panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.